pomysł na wystawę powstawał synergicznie. Trochę w Kielcach, trochę w Warszawie. W Kielcach, niezależnie od Warszawy, pani kustosz Katarzyna Chodurek-Kiek odkryła jamnika, czerwonego jamnika, piękną drewnianą zabawkę, która okazała się zabawką otwieraną, więc doszła do wniosku, że pewnie coś tam przechowywano. Pogrzebała troszeczkę, poszukała w archiwach i zorientowała się, że Wedel kupował takie opakowania dla swoich słodyczy. W tym samym niemal czasie do Muzeum Warszawy trafiło archiwum rodzinne Edwarda Manitiusa razem z projektami jego opakowań, zabawek. Pani kustosz Katarzyna Chodurek-Kiek zrobiła w Kielcach wystawę Czekoladowa mieszanka Wedla, na której pokazała kilka opakowań, zabawek projektu Edwarda Manitiusa. Kuratorki z Warszawy trafiły na to w internecie i połączyły te dwie historie, te dwie sytuacje. Edward Manitius miał 24 lata, kiedy na warszawskiej Pradze założył swoją własną firmę. Według własnego pomysłu zaczął projektować zabawki i wdrażać je do produkcji. Wytwórnia działała przez cały czas, od 1926 roku aż właściwie z przerwami do śmierci Edwarda Manitiusa w 1975 roku w rodzinnej kamienicy Manitiusów przy ulicy Kępnej 15 na warszawskiej Pradze. I tam nawet w mieszkaniu właściciela wytwórni odbywała się produkcja zabawek. Edward Manitius nie miał wykształcenia artystycznego, on był ekonomistą, ale był osobą niezwykle kreatywną. Wszyscy, którzy go pamiętają, znali go, mówią, że to był człowiek, który nieustannie przetwarzał rzeczy zaobserwowane na jakieś przedmioty. Na pewno taką podstawową, pierwszą inspiracją była sztuka ludowa i ludowa drewniana zabawka. Prawdopodobnie zarówno polska, jak i zabawka z terenów południowych Niemiec, Austrii i Czech, bo to był ten obszar, gdzie właśnie taka drążona i toczona zabawka była popularna. Z czasem te ludowe wzory zaczynają być coraz bardziej upraszczane w stronę takiej geometrii. Tutaj właśnie ten element taki modernistyczny gra na pewno dużą rolę. Na pewno też inspiracją dla Manitiusa była sztuka Art Deco. Część tych figurek ma taki aspekt właśnie taki dekoracyjny i nawet taki, bym powiedziała, dosyć wyrafinowany. Manitius zaczął pracować w momencie, kiedy zarówno artyści, jak i właściciele różnego rodzaju wytwórni zaczęli myśleć o tym, żeby produkować rzeczy, które są z jednej strony funkcjonalne, ale z drugiej strony mają też ten walor estetyczny. Tutaj połączył kilka dziedzin, właśnie rodzącą się wówczas reklamę, to projektowanie takich przedmiotów jakby funkcjonalnych i estetycznych, no i też ten element taki właśnie ludyczny czy dekoracyjny, że tą figurką można się było bawić albo ją po prostu postawić w domu na półce i cieszyć po prostu się jej obecnością. Thank you.